W sobotę w Bongarcie odbył się jubileusz z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej imienia Świętego Wojciecha. Jubileusz rozpoczęła msza święta w intencji szkoły. Następnie barwny korowód przy akompaniamencie sztumskiej orkiestry dętej przemaszerował na plac przed szkołą. Placówka w Bongarcie jest prężnie działającą jednostką, do której uczęszczają dzieci z Bongartu Jasnej Świętego Gaju Jankowa. Razem około 84 dzieci, którymi zajmuje się 12 nauczycieli. 31 maja 2008 roku szkoła otrzymała imię Świętego Wojciecha, patrona Polski i duchowej jedności Europy, który w okolicy Bongartu poniósł męczeńską śmierć 23 kwietnia 1997 roku. Domańska, burmistrz Dzierżgonia. 70 lat szkoły, piękny jubileusz, piękna uroczystość. Ja zawsze mówię i powtarzam, że szkoła to przede wszystkim dzieci, rodzice i nauczyciele. Życzę, aby w tej szkole było jak najwięcej dzieci, żeby nie został budynek pusty. Wiemy o tym, że nie ma wiele dzieci, ale uczynimy wszystko, żeby szkoła się rozwijała, kwitła. Co będzie ze szkolnictwem? Podobno ma być ogłoszone 27 czerwca. Czekamy z niecierpliwością. Będziemy musieli podejmować chyba dokonywać rejonizacji szkół. Ale jestem dobrej myśli, ponieważ twierdzę, że w każdej miejscowości szkoła, jeżeli jest, istnieje, to miejscowość żyje. 70 lat w życiu szkoły to dzieciństwo, młodość i beztroska wielu pokoleń. To najpiękniejsze lata naszego życia. W ciągu tych 70 lat mury szkoły, często ze łzami w oczach, opuściło wielu absolwentów. Kieruję dzisiaj słowa podziękowania do tych wszystkich, którzy tworzyli 70-letni dorobek szkoły, do tych, którzy kreowali pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Dziękuję tym, którzy wpływali na rozwój szkoły, tworząc jej historię i tradycję. Dziękuję wszystkim byłym dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, księżom katechetom, którzy swoim zaangażowaniem, postawą i talentem pedagogicznym torowali drogę do dydaktycznych sukcesów swoich uczniów, tworząc dorobek wielu pokoleń. Wiem, że to jest dzień, który u wielu Państwa wywołuje wspomnienia. To jest taki dzień właściwie, gdzie się wszyscy teleportujemy do okresu szkolnych, naszych przyjaźni, miłości. Widzę to po Państwa, po Waszych emocjach. Ale proszę Państwa, jest to również dzień, gdzie oprócz wspomnień chciałabym Państwu powiedzieć i podziękować pracownikom tej szkoły. Szczególnie dziękuję, dlatego że od wielu lat współpracowałam z nimi i chciałabym im w tym dzisiejszym, szczególnym dniu Święta Szkoły życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. W imieniu swoim własnym oraz radnych Rady Powiatu Sztumskiego. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Lat to wspaniały moment na wspomnienia i podsumowanie dotychczasowej działalności oraz przedstawienie wizji na nadchodzące lata. Jedną z priorytetowych spraw dla placówki jest powstanie nowej sali gimnastycznej. Aby ta szkoła się rozwijała, kwitła, była piękna, a tak jak powiedział pan sołtys w swoim przemówieniu, żeby powstała sala sportowa. Jeżeli będą uczniowie, będą dzieci, to radni zdecydują i też marzę o tym, żeby we wszystkich szkołach były hale, były sale, żeby szkoły piękniały, żeby były nowoczesne, nowoczesny sprzęt dydaktyczny i żeby dzieciaki przychodziły z radością i cieszyły się tym, że chodzą do tej szkoły. I życzę sobie, żeby następne jubileusze także były. Widzimy, że potrzebny jest taki jubileusz, wiele wspomnień, wiele wzruszeń, wiele osób zjechało się z całej Polski, także życzę samych sukcesów.
TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.